Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Bardzo proszę zastępcę burmistrza o złożenie sprawozdania o pracy w okresie międzysesyjnym. Dzień dobry Państwu. Sprawozdanie burmistrza miasta Lubawka o pracy między sesjami. W okresie od ostatniej sesji burmistrz miasta w dniu 22 grudnia razem ze mną spotkała się w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy z firmą, która wygrała przetarg na rozprowadzenie sieci światłowodowej na terenie naszej gminy. Będzie tutaj również silne działanie. Wszystkie te miejsca, które do tej pory były niedostępne dla tej sieci, będą tutaj miały dostęp do szybkiego internetu. Cieszymy się. Ta firma po prostu wygrała przetarg, już prowadzi działania. Myślę, że niektórzy sołtysów już się spotkali, mieszkańców, z tymi osobami. Prosimy tutaj o i w imieniu tej firmy też o pomoc, gdy będą się zwracali, bo tam też będą przekopy przez działki, udostępnienie pasa drogowego, no to z naszej strony uzyskali oczywiście i uzyskają wszelką pomoc, no ale też niekiedy będą ingerencje w tutaj działki prywatne. Tego samego dnia wzięliśmy udział w jasełkach w szkole podstawowej w Miszkowicach. Pani burmistrz tam była. 27 grudnia odbyło się spotkanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, którego tematem było omówienie podjętych działań w związku z pożarami, bo jak wiecie Państwo, mieliśmy tutaj niestety kilka takich zdarzeń. Wszystkie poszkodowane osoby zostały zaopiekowane, służyliśmy pomocą. Państwo też również wielu się włączyło, czy to w zbiórki pieniędzy, czy w pomoc w innej postaci. Za to serdecznie dziękujemy, bo każda taka pomoc jest bezcenna, a wiemy, jakim żywiołem jest ogień. Wiemy też, że poszkodowani byli nasi strażacy i strażak z Państwowej Straży Pożarnej i nasi ochotnicy też ulegli wypadkowi, ale szczęśliwie już dochodzą wszyscy do siebie, do zdrowia. 28 grudnia burmistrz podpisała akt notarialny dotyczący sprzedaży użytkowego lokalu w sklepie, po byłym sklepie w Niedamirowie. 29 grudnia również uczestniczyła w podpisaniu aktu notarialnego. 4 stycznia odbyłem spotkanie z inspektorem nadzoru budowlanego. Dotyczyło ono budynku przy ulicy Bocznej 11. Za chwilę o nim też powiem, bo również na nasz wniosek odbyło się spotkanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. I tutaj troszeczkę szerzej o tym opowiem, a tym samym będzie to odpowiedź na pytanie radnego Rafała Czury. Również spotkaliśmy się z komendantem powiatowym Straży Pożarnej tego samego dnia. 8 stycznia burmistrz miasta pani Jowita Martyńska i pani Ireneusz Kordziński odbyli spotkanie dotyczące umów użyczenia domków tkaczy śląskich. 9 stycznia odbyłem spotkanie w sprawie zadaszenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce z panią Katarzyną Bojkowską, dyrektor Ewą Telegą, dyrektorem Łukaszem Winczą, panem Jackiem Magierą, kierownik Darią Powązką-Łazarek i Marleną Popławską-Mazur. Chodzi tutaj o zadaszenie, już wcześniej mówiliśmy Państwu, chcemy zadaszyć boisko to wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce. To, które jest troszkę dalej od budynku szkoły, oddalone, to duże boisko wielofunkcyjne, bo jak widzicie dzisiaj nawet jest pogoda taka, która uniemożliwia po prostu korzystanie. Tam jest sztuczna nawierzchnia, która się ślizga, gdy jest mokra. I moglibyśmy, nasze dzieci teraz jeżdżą na treningi na Orlik do Kamiennej Góry, to też wszyscy rodzice wiedzą, a mogliby, gdyby taka nawierzchnia była zastosowana, mogliby z tego boiska korzystać, a z niego niestety nie można, ponieważ ta nawierzchnia sztuczna jest fajna, ale musi być sucho, tak? Ponieważ w innym wypadku to będą się dzieciaki ślizgać i w związku z tym to boisko jest wykorzystane niestety przy naszych warunkach klimatycznych, no bardzo krótki okres czasu. I
Mamy, otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Olimpia na zadaszenie tego boiska, co nam umożliwi nawet przy niekoniecznie ogrzewaniu do 20 stopni, ale powiedzmy przy utrzymaniu 15 stopni, bo można doskonale trenować, nie będzie się nam tutaj lało naszym dzieciakom na głowę i piłkarze i tenisiści, bo też chcielibyśmy, żeby te boiska były przystosowane, właśnie wielofunkcyjne zadanie miały, żeby można było na nim grać w tenisa i też uprawiać piłkę nożną i nie tylko piłkę nożną. Byliśmy z dyrektorem Winczą na takiej podobnej hali w niedaleko tutaj Brumowa w Czechach. No fantastyczne właśnie warunki i do piłki nożnej i do tenisa. Wioska, mnóstwo ludzi, no ale to już inny temat, inwestycja prywatna. Jak oni to robią, nie mam pojęcia. No ale wiemy, że w Czechach jednak więc promienniki gazowe. Ale też, bo tu się też bardzo głęboko zastanawiamy, pani dyrektor, pan dyrektor uczestniczą w tym, bo też właśnie patrzymy, żeby koszty utrzymania później też, no nie były zbyt duże. Ale samo nawet przykrycie, to zgodzicie się państwo, jak tam będzie taka, myślimy o sztucznej trawie, bo podbudowę już mamy, to nawet przy 12 stopniach, czy mam informację od dyrektora Winczy, no, który jest też trenerem tutaj piłki nożnej, mówi, że przecież można przy mrozie również trenować, tylko chodzi o to, żeby nawierzchnia to umożliwiała, tak? Można bieliznę termoaktywną ubrać i doskonale ćwiczyć, tylko no nie może być mokro. I gdybyśmy nawet takie zadaszenie robili, to myślę, że będziemy szukać oczywiście minimalnych kosztów utrzymania, a wydłużymy okres funkcjonowania tego obiektu. Tego samego dnia właśnie odbyło się to spotkanie na nasz wniosek tutaj burmistrza miasta Lubawka. Było się spotkanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w Kamiennej Górze. W tym spotkaniu wzięli udział oprócz mnie kierownika Mazura, kierownik Darii Powąski-Łazarek, kierownik Jowity Martyński. Również brał udział starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Adrian Ciejak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Graczyk, zastępca komendanta powiatowego Policji w Kamiennej Górze Mariusz Rusiecki i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w starostwie Robert Słowik. Spotkanie to dotyczyło właśnie budynku, który tutaj temat wywołał pan radny Rafał Czura, Boczna 11. Wiemy wszyscy, przechodzimy w budynek w centrum miasta, stwarza zagrożenie. Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że jak państwo już wiecie, wielokrotnie mówiliśmy, jest to własność prywatna, postępowanie upadłościowe, spadkowe, przepraszam, tam długi są, przerastają wartość tego majątku, który pozostał. Największy problem to ma wdowa po tym panu, która naprawdę uczestniczy w tych spotkaniach, chce, nie unika niczego, no tylko, że też nie ma środków na to, żeby ten spadek przyjąć, żeby te wszystkie zobowiązania ponieść. A funkcjonuje na dzień dzisiejszy decyzja na remont tego budynku, bo ten poprzedni właściciel kupił go z myślą, że go wyremontuje i uzyskał taką decyzję, już miał na remont budynku, chciał tam mieć mieszkania. I teraz odmawiają kolejne osoby tego spadku, ale część jest jeszcze w Czechach, część, na przykład jeden z osób, która podlega temu postępowaniu, znajduje się w więzieniu. Temat jest bardzo skomplikowany, bo zadał radny pytanie, co gmina może, prawda, bo wszyscy tutaj chodzimy, no mówimy, panie burmistrzu, cegły lecą, pan tu nic nie robi, naszym dzieciom spadnie na głowę. I dlatego może kogoś to śmieszy, kogoś bawi, irytuje, ale te barierki są tam, proszę państwa, bardzo potrzebne, chociażby po to, żeby zwrócić tym wszystkim przechodzącym uwagę na to, że jest niebezpiecznie, żeby przejść co najmniej drugą stroną ulicy, bo to możemy zrobić, zasygnalizować, że jest problem. Nie możemy użyć naszych środków, żeby wejść na własność prywatną i zburzyć komuś dom, bo rozumiecie, funkcjonuje decyzja na remont. I teraz ta osoba, przyjmijmy, że weźmie ten spadek, która się znajduje w więzieniu, gmina Lubawka zburzy to, on wróci i będziemy mieli proces o to, że jego majątek rodowy zniszczyliśmy, a on by tam wybudował mieszkania.
Wiemy, że dzisiaj raczej jest to w 90% raczej niemożliwe, bo to uległo takiej degradacji, ale jednak jest to własność prywatna, tak. Są tutaj działania i współdziałamy naprawdę z rodziną, która ma wielki problem, ale też nie unika, nie uchyla się, chcą ten temat nam pomóc załatwić ze wszystkich swoich sił i być może znajdzie się takie rozwiązanie, o którym dzisiaj niestety nie mogę powiedzieć do końca, bo to leży po ich stronie i tutaj pewne tajemnice zdradzał, że uda się to rozebrać przy pomocy właśnie rodziny i będziemy na pewno tutaj pomagać, ale nie możemy po prostu wkroczyć siłowo i komuś zburzyć. Oczywiście jest taka możliwość, że w trakcie akcji kawałek się tego budynku będzie gdzieś kruszyło, cegły będą lecieć, przyjedzie straż pożarna, może w trakcie akcji dokonać takiej rozbiórki. Ale ja nie chciałbym tego typu jakichś nagięć prawa, bo wiecie Państwo, no przyjedzie strażak ochotnik, to nie są wyspecjalizowane służby do tego, żeby takie budynki duże rozbierać, bo może stać się nieszczęście i jeszcze temu strażakowi coś niedobrego się stanie. Musimy tą decyzję z pozwolenia na remont zamienić, bo takie po prostu są procedury, na rozbiórkę i wtedy będzie mógł inspektor i też uzyska oczywiście od nas wsparcie, wykonać tak zwane wykonanie zastępcze, ale dopiero wtedy, gdy nie będą mogli tego zrobić spadkobiercy, bo na to powinien środki przeznaczyć wojewoda. I zgadzam się tutaj i z radnym, i z państwem, bo też tam blisko mieszkam, że no to strasznie długo trwa, a to zagrożenie jest realne i ono istnieje. I my naprawdę chcemy to zrobić i też tutaj są konieczne zmiany w prawie, tak? Bo mamy taką sytuację jak ta, która wymaga szybszego działania. No nie możemy czekać lata i tutaj powinny być takie możliwości, że po uzyskaniu na przykład, już tak mówię, ekspertyzy, która mówi, że to stwarza zagrożenie, że nie jest możliwy remont i możemy wykonać to wykonanie zastępcze. Ale do tego są potrzebne zmiany w prawie, które już były wnioskowane przez inspektora i przez innych inspektorów nadzoru budowlanego. Niestety to prawo w tym kształcie nie zostało zmienione, bo znowu tutaj wracam do punktu wyjścia. Wiecie Państwo, co to jest święte prawo własności, tak? Nikt nie chciałby z nas, żeby ktoś mi wszedł na Państwa tutaj teren, działki czy czegokolwiek innego, którego jesteście właścicielem i mówił Wam, co macie robić, a czego nie. Ale z drugiej strony są takie sytuacje jak ta, gdzie ta własność prywatna też narusza nasze bezpieczeństwo chociażby, tak, wielu mieszkańców i tutaj powinniśmy mieć prawo zadziałać bardziej zdecydowanie i szybciej. Także myślę, że tutaj powiedziałem to, co na dzisiaj możemy zrobić i po to są te barierki. Ludzie je przestawiają, my będziemy je starali się jak najbardziej trwale ustawić, ale jeszcze raz apeluję do wszystkich Państwa, to naprawdę nie są żarty, po to ustawiliśmy, żeby zasygnalizować, idźcie przynajmniej drugą stroną ulicy. Nie wiemy, kiedy ta cegła spadnie, mieliśmy już tutaj niedobre doświadczenia, każdy z Państwa zna, że coś spadło komuś na głowę, chcemy tego uniknąć. Być może jest to sposób zdecydowanie niedoskonały, niefajny, ale naprawdę sygnalizujemy, że jest niebezpiecznie. Proszę tego nie przestawiać, bo tam już zostały te znaki zniszczone, gdzieś te barierki są przewracane. Naprawdę uczulam, nie róbmy tego, bo może dojść do nieszczęścia. A my naprawdę będziemy te działania nadal prowadzić i powtórzy pewnie to inspektor na tym spotkaniu, które z nami się odbędzie. Może tutaj przy tym miejscu powiem również o tej Kamiennogórskiej 11, bo tutaj znowu jest z jednej strony lepszy oczywiście, łatwiejszy dla nas temat, ponieważ my jesteśmy właścicielem tej ruiny, tak? Wielu lat była kiedyś zadaszona, ten dach się zapadł i tak dalej, i tak dalej. To ulega totalnej dewastacji i oczywiście mamy tam taki nakaz, który zobowiązuje nas do wejścia tam, zabezpieczenia. Wycena jest, panie kierownik, na chyba 600 tysięcy złotych. Dobrze mówię? Tak. Na 600 tysięcy złotych, gdzie wnioskowaliśmy oczywiście, bo to jest zabytek,
tam jest znowu ta różnica, że to jest zabytek i nie możemy sobie wejść tam tak uzyskać prostą decyzję na zabezpieczenie, tylko zgodną z konserwatorem, który się nie zgadza na zbyt wiele. Ale też nie daje środków. I też wiemy, bo na pewno do pani radnej przychodzą sąsiedzi z sąsiedniej posesji budynku 7, zdaje się, czy dziewiątki, z dziewiątki na Kamiennogórskiej, którzy się też obawiają. Póki co no, jest bezpiecznie, ale jest też pytanie tutaj pana radnego właśnie o zajęcie pasa drogowego. Na tą chwilę opłat nie ma i będziemy tak się starali tutaj rozmawiać ze starostwem, żeby nie było, bo to dotyczy również bezpieczeństwa, ale oczywiście teoretycznie właściciel drogi może naliczyć takie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ale myślę, że tutaj, czy to samorząd powiatowy, czy gminy, my nie będziemy sobie robili tutaj pod górę, prawda, bo wiemy, że jest problem i nie robimy tego, no bo nam się tak podoba, czy komuś na złość chcemy zrobić. Chciałbym to zabezpieczyć, jeśli się nie zgadza konserwator na rozebranie tego po prostu, bo no, naszym zdaniem oczywiście tego nikt nie kupi, nie wyremontuje, bo taką mamy propozycję, sprzedajcie to komuś, kto wyremontuje. Szukamy oczywiście, tak? Mamy dużo takich obiektów, ale póki co nie ma chętnych i chcielibyśmy po prostu tak przede wszystkim zabezpieczyć, żeby budynek dziewiątka tutaj nic mu nie zagrażało. No i jednocześnie z tych ruin, no, które szczęśliwie nie są już takie wysokie i tam są zabezpieczone w miarę dobrze siatką, ale mimo wszystko też cegły się sypią i po to było między innymi tutaj zajęcie tego pasa drogowego, osiatkowanie. Ale też rozmawiamy cały czas, ale to nie przez telefon, tylko pisma piszemy oczywiście do tutaj konserwatora o środki, bo zrobimy, jak nam przyznają środki, no bo stoimy dzisiaj przed dylematem takim, na przykład, czy środki przeznaczać na Sądecką 24, czy na zabezpieczenie ruiny, tak, czy jeszcze na coś innego. Potrzeb mamy bardzo dużo. Tego samego dnia również miała miejsce komisja rewizyjna. 10 stycznia pani burmistrz odbyła spotkanie w sprawie wodociągów i kanalizacji w Lubawce. Omówiony został zakres dofinansowania z ITBGiek-u. Mamy tutaj również problemy z odorem w ratuszu i w SPZOZie, ale tu chodzi o to, że w ratuszu będziemy musieli przy tym remoncie też zasypiemy szambo, bo ratusz jest podłączony do kanalizacji, ale szambo jeszcze nie jest zasypane, to jest kwestia też odpowietrzeń. I również była mowa o podłączeniu do kanalizacji budynku Dworcowa 4 i całego stanu technicznego tego budynku. 11 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Wzięła w nim udział pani burmistrz. 12 stycznia wzięła udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu przy ulicy Mickiewicza. Bardzo piękna uroczystość. 15 stycznia sekretarz miasta wziął udział w odprawie rocznej komendanta powiatowego policji. Powołano nowego komendanta komisariatu policji w Lubawce. Nie wiem, czy państwo już się zapoznaliście. Został nowym komendantem aspirant sztabowy Roch Szumarowski-Plewa. Pewnie zaprosimy. No to właśnie, myślę, że zaprosimy nas. No to zaprosimy na sesję, to będzie musiał się przedstawić. To ponowimy, panie przewodniczący. Do skutku. Dobrze. No myślę, że razem zaprosimy, to może nam nie odmówi o dwóch, to 16 stycznia pani burmistrz spotkała się z firmą Takenaka i fundacją SVA. Dotyczyło to spotkanie remontu przedszkola przy ulicy Dworcowej. Tam też, widzicie państwo, japońskie stowarzyszenie, a też ma problemy ze znalezieniem finansowania na całość tej inwestycji. I to też długo trwa, nawet bardzo. 17 stycznia pani burmistrz spotkała się z sołtysem Radosławem Arendarczykiem i Andrzejem Majcherem z Jarkowic i ze Szczepanowa. Dotyczyło to problemów przy odśnieżaniu zimowym utrzymaniu dróg. 18 stycznia pani burmistrz spotkała się z nowym komendantem. O proszę, był w ratuszu, przedstawił się. Czyli pani burmistrz ma siłę tutaj przekonywania.
Nie, nie, porozmawia również z Radą. Powinien. 23 stycznia pani burmistrz spotkała się z przedstawicielem firmy Takenaka, też ponownie w sprawie Dworcowej 26. 24 stycznia odbyło się podpisanie umowy z wykonawcami na zadanie rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubawka. Chodzi o Chełmsko-Śląskie, o które tutaj pytał pan radny, no państwo radni w zasadzie wszyscy pytaliście o to i tutaj odpowiedzi jeszcze szerszej udzieli pani kierownik i sieci wodociągowej na terenie Miszkowic. 26 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne w naszej gminie. 28 stycznia odbył się kolejny 32 finał, dobrze mówię, tak, 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztaby były w Lubawce, w Chełmsku Śląskim. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy się zaangażowali, mieszkańcom, wolontariuszom, ofiarodawcom, bo jak wiecie państwo, łącznie w naszych tutaj obu sztabach na terenie gminy zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych. To jest rekord, także możemy sobie wszyscy tutaj pogratulować, ucieszyć się. Orkiestra gra jak zawsze na terenie gminy Lubawka. No i w zasadzie wszyscy się tutaj angażujemy i możemy się ucieszyć i sobie pogratulować tego sukcesu. 29 stycznia burmistrz spotkała się z wykonawcą Mikołajem Gawłowskim, przedstawicielem firmy Mikołajem Gawłowskim, projektantem Grzegorzem Lewowskim w zakresie przebudowy ulicy Kolonia. To już robocze spotkania, bo oni to projekt, no są na etapie projektowania. Tego samego dnia odbyły się komisje łączone. 30 stycznia sekretarz miasta wziął udział w uroczystym apelu z okazji zakończenia służby i przekazania obowiązków służbowych komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Jak wiecie państwo, pan Sławomir Graczyk odszedł na emeryturę. Nowego komendanta myślę, że niebawem poznamy. I teraz pozwólcie państwo, że z wydziałów, o pracy wydziałów powiem kilka słów. W wydziale organizacyjnym zajmowano się sprawami dotyczącymi zarządzania kryzysowego. Jak wiecie państwo, tutaj w związku z tymi wydarzeniami, pożarami, pomocą mieszkańcom Ukrainy, którzy na terenie naszej gminy mieszkają. Również udzielano odpowiedzi, wpłynęło 9 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Często są to wnioski o dużym zakresie, dużo pracy muszą pracownicy w to włożyć, żeby odpowiedzieć. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano 7 aktów zgonu, wydano 50 odpisów aktów stanu cywilnego, urodzeń, zgonów i tyle samo aktów zmigrowano do bazy usług. Udzielono 1 ślubu cywilnego. Z zakresu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przyjęto 4 wnioski dotyczące zmiany we wpisie, 5 wniosków dotyczących zawieszenia działalności, 6 dotyczących wykreślenia, 4 wznowienia działalności i 1 wniosek dotyczący wpisu do tej ewidencji. Z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 3 jednorazowe zezwolenia i wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W zakresie stypendiów sportowych ogłoszono informację o możliwości składania wniosków o stypendia sportowe i nagrody. Z zakresu prac społecznie użytecznych skierowano 1 osobę do odbycia zastępczej pracy na cele społeczne. Z zakresu dowodów osobistych przyjęto 99 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Takich dokumentów wydano łącznie 102, przyjęto 8 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i unieważniono 15 kopert dowodowych. Zameldowano na pobyt stały 25 osób, na pobyt czasowy 10, wymeldowano z pobytu stałego i czasowego 10 osób. Udostępniono danych z bazy ewidencji PESEL 5. Wydano zaświadczeń z ewidencji 36, usunięto 13 niezgodności. Wydano 1 decyzję w sprawie postępowania administracyjnego o wymeldowanie z pobytu stałego. W Wydziale Finansowym realizowane są bieżące czynności związane z obsługą księgową budżetu i obsługą podatków i opłat lokalnych. Do systemu opłat za zagospodarowanie
zagospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono 61 deklaracji zmieniających ilość osób zamieszkujących nieruchomość na terenie gminy. Dokonano weryfikacji kart podatników w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości oraz środków transportowych celem prawidłowego rozliczenia podatnika na koniec roku 2023 i wyeliminowaniu ewentualnych nadpłat i zaległości w obrębie kont podatnika. Wysłano 276 upomnień na łączną kwotę 250 202 zł. Przypominamy, że w miesiącu lutym bieżącego roku producenci rolni składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 lutego do 28 lutego 2024 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z naszego portalu internetowego eurząd.lubawka.eu, gdzie logując się profilem zaufanym, e-dowodem lub internetowym kontem bankowym, można o dowolnej porze dnia i z każdego miejsca sprawdzić swoje dane podatkowe, przeanalizować dokonane płatności lub odebrać decyzję podatkową. To jest bardzo pomocne, nie trzeba nigdzie chodzić. Wydawane są kolejne zaświadczenia dla mieszkańców gminy Lubawka, którzy chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze. W Urzędzie Miasta działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny tego programu, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji w zakresie wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku, złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu dotacji po wykonaniu inwestycji. Punkt ten działa we wtorki i czwartki w godzinach pracy urzędu. To jest od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 75 613 99 99. I on, ten numer jest również na naszej stronie internetowej. W Wydziale Rozwoju i Oświaty rozliczano środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Przygotowano raport o wnioski o płatność w celu rozliczenia projektu Szlakiem Polsko-Czeskiego Pogranicza z Watachą Przegraczamy, druga edycja. Złożono wnioski o dofinansowanie dotyczące rewitalizacji wiat turystycznych przystankowych. Organizowano i obsługiwano spotkanie noworoczne, współpraca z mediami, przygotowanie umów na obsługę medialną, sprawozdanie Z06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy. Sporządzano roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Organizowano robocze spotkania z panią prezes PKS Kamienna Góra w sprawie bieżących problemów, które występują związanych z dowozem uczniów do placówek oświatowych. Przygotowano procedury rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej w placówkach oświatowych na terenie gminy. Złożone zostało roczne sprawozdanie z programów Poznaj Polskę, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Bieżąca obsługa oczywiście kadrowa pracowników Urzędu Miasta. W Wydziale Infrastruktury i Inwestycji, tutaj część mówiła pani kierownik, to niektóre powiem tylko w skrócie zadania. Przystąpiono do opracowania postępowania przetargowego na realizację zamówienia, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa ulicy Mickiewicza w Lubawce. Chcemy w miesiącu sierpniu tego roku złożyć wniosek o dofinansowanie na przebudowę tej ulicy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Opracowane jest zapytanie ofertowe na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy kolejnych ulic na terenie naszej gminy, czyli Kruczej w Lubawce i drugi etap Kolonia w Chełmsku Śląskim z częścią ulicy Słonecznej, czyli dojazd do osiedla. To państwo też doskonale wiecie. I również chcemy w ramach tych pieniędzy wyremontować most na skrzyżowaniu ulicy Matejki i Pocztowej w Chełmsku Śląskim, bo mamy na to 2 450 000 dofinansowania. Przystąpiono również do opracowania postępowania przetargowego na realizację zadania wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów na terenie gminy.
ogłoszenie, przystępowanie na realizację, remont, elewacja, przebudowa ratusza, no to już o tym mówiła pani kierownik. Również trwa postępowanie przetargowe na realizację, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku przy zespole szkolno-przedszkolnym, czyli ten drugi etap przedszkola. Sprawdzamy tutaj dokumenty, to przetargowe, niestety był tylko jeden oferent, no i wymaga to takiego wnikliwego sprawdzenia, kto wie jeszcze jak to postępowanie, czy nie będziemy musieli go powtórzyć. Przystępujemy tutaj do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. Też od wielu, no chyba nawet lat, mówimy tutaj, pan radny Marek Szota i nie tylko, mówił o doświetleniu przejść dla pieszych tutaj na teren, głównie przy drodze krajowej, tak, bo tam są największe prędkości, największy ruch i taki wniosek też złożyliśmy. Ustaliliśmy, że tych przejść jest aż 18, to też duże środki, ale i chcielibyśmy wszystkie doświetlić, nie wybierać mniej, bardziej, bo wydaje nam się, że to są wszystkie bardzo ważne. Jak sobie tak prześledzicie, to od Biedronki aż do szkoły na Mickiewicza jest dużo tych przejść i wszystkie naprawdę są uczęszczane, no to jest przez centrum Lubawki. Podpisane umowy na budowę, na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, to też Sądecka i Miszkowice, to szeroko omówiła pani kierownik, nie będę się powtarzał. Przystąpiono do opracowania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pod nazwą Rozwój infrastruktury na terenie Stadionu Miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji integracji społecznej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. To jest pod kątem tych środków z ZIT-u i tu też mówiłem państwu o tym, chcielibyśmy, żeby dolna płyta uzyskała sztuczną nawierzchnię i żeby również sztuczną nawierzchnię zrobić na tym trzecim korcie, który będzie cały czas dostępny dla wszystkich i też gdy będzie sztuczna nawierzchnia, a nie właśnie ta mączka ziemna, to też wydłuży się okres korzystania z tego kortu. Będzie on otwarty, ogólnie dostępny i też remont tej ścianki do treningu, czyli ten trzeci kort i ta ścianka treningowa do tenisa. To chcielibyśmy w tym jednym wniosku uzyskać. Tam też chcielibyśmy utworzyć 60 miejsc na takich mini trybunach przy tej dolnej sztucznej płycie. Mam nadzieję, że to nam się też powiedzie. Bardzo potrzebne jest, to wiemy od naszych piłkarzy, że wiele też drużyn z ościennych miejsc chętnie by wtedy tutaj korzystało z naszego obiektu i oczywiście za odpłatnością. Ogłoszenie z takich drobniejszych rzeczy, oferty na remont, przyjmowanie ofert na remont mostu przy ulicy Kościuszki w Lubawce. Sądecka 24, to już opowiedziała pani kierownik. Podpisanie umowy na bieżącą konserwację oświetlenia, opróżnianie koszy ulicznych, opracowanie zarządzania w zakresie ustalenia zasad rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy partycypacji osób prywatnych na terenie gminy Lubawka. To jest też bardzo ważna rzecz, bo zgłasza się też do państwa, pewnie wiele osób przychodzi, bo chcielibyśmy wybudować się, a nie chce nam sanikom dać zezwolenia na przyłączenie wodne. I to już od pewnego czasu rzeczywiście tutaj się bardzo usztywniliśmy, bo nie chcemy, żeby powstały takie pajęczyny, jak na sportowej, brzozowej, świerkowej, gdzie każdy dobrze uzyskiwał indywidualnie i ciągnął do swojego miejsca po 100 metrów takie małe fi. Nie, chcemy, żeby to odbywało się w ten sposób, że rozbudowujemy sieć i ta partycypacja ma wyglądać, takie mamy wstępne założenie, że załóżmy, że ta osoba 100 metrów do niej będzie to kosztowało cenę X, bo średnica tej rury będzie do jednego mieszkańca mniejsza. My wybudujemy przy tej okazji sieć i po prostu tą różnicę podpiszemy umowę na tą większą średnicę, żeby to potem umożliwić innym przyłączenie się do tego, ale to oczywiście w ramach posiadanych środków, w ramach tutaj uchwały uzgodnionej z państwem radnymi. Myślę, że to jest dobra idea, nie będziemy blokować tutaj rozwoju, ale jednocześnie będziemy nad tym panować i będzie to miało sens, będzie to celowe i planowe rozbudowywanie tej sieci.
Wydziale Ochrony Środowiska procedowanie wniosków o przedłużenie umów dzierżawy, wniosków o sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców, procedowanie wyboru wykonawców usług w zakresie objętym właściwością wydziału, wydawanie decyzji o wycinkę drzew, procedowanie spraw związanych z zezwoleniem na wycinkę drzew, interwencja w sprawie takich wycinek i obiektów uszkodzonych w trakcie bardzo silnych wiatrów, co ostatnio miało miejsce, było wiele takich przypadków. Kontrola gospodarki ściekowej, nieruchomości oraz dokumentacja opróżniania zbiorników na nieczystości płynne. Współpraca z gabinetem weterynaryjnym dotyczącym bezdomnych i zaginionych zwierząt, sporządzanie sprawozdań w zakresie objętych właściwością wydziału, pomoc mieszkańcom posiadającym domy jednorodzinne przy programie Czyste Powietrze, to o tym też mówiłem przy sprawozdaniu Wydziału Finansowego, bo tutaj się przenikają te obowiązki. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących projektów podziału nieruchomości oraz współpracy z Wydziałem Inwestycji w zakresie opiniowania wstępnych podziałów. Bieżąca koordynacja systemu odbiorów odpadów komunalnych od mieszkańców. Dziękuję serdecznie, jeśli macie Państwo pytania. Dziękuję za złożone sprawozdanie. Ja tylko dopowiem, że tutaj na kilkanaście już pytań zastępca odpowiedział, także w następnym punkcie już nie będzie na nie odpowiedzi. Proszę radny Piotr Wiktorowski. Panie Burmistrzu, wspomniał Pan, że było spotkanie z wykonawcą ulicy Kolonia z Panem Gawłowskim. Ja chciałem zapytać, czy zna Pan może jakiś przybliżony termin rozpoczęcia tych prac? I druga sprawa, czy była może mowa, bo też miałem spotkanie z Panem Gawłowskim, pytałem go, bo byłem na jego wykonanych już pracach i zapytałem go, dlaczego jednak główne drogi wykonuje się z asfaltu? No powiedział, że trwalsze są. Przyznał tak jakby rację, że niestety, gdy u nas takie auto 40 ton przyjeżdżające z węglem będzie akurat kołować na tym, na kostce, to jest ta kostka zagrożona wyłuskiwaniem jednak, a nie ma innej możliwości manewru, żeby cofnął z tym węglem pod właśnie kotłownię. No i właśnie chciałem zapytać, czy były rozmowy, bo powiedział, że tylko jest to możliwe, ale po prostu w uzgodnieniu z Urzędem Gminy, bo powstał wcześniejszy ten projekt, który po prostu już gmina jakby wykonała i tam jest kostka. Dziękuję na razie. To jeśli można, to ja poproszę Panią Kierownik, bo Pani Kierownik tutaj uczestniczyła w tym spotkaniu. Odnosząc się do zapytania w zakresie inwestycji, która jest w tej chwili realizowana, właściwie rozpoczynane są prace projektowe, które trwają już od dobrych kilku miesięcy. Chciałabym poinformować, że prace rozpoczną się najprawdopodobniej na przełomie miesięcy maj-czerwiec. W tej chwili po rozmowach z firmą IJM, którą reprezentował na ostatnim spotkaniu pan Mikołaj Gawłowski, dostaliśmy informację, że na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia odnośnie terminu i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Odbyliśmy również dyskusję z przedstawicielami dwójki mieszkańców, którzy na spotkanie przybyli, zgłaszając swoje sugestie. Oczywiście sugestie zostały tutaj pozytywnie rozpatrzone i uwagi wprowadzimy do projektu. Informując o tym, czy był poruszany temat zmiany nawierzchni, ja chciałabym powiedzieć, że ten temat, nad tym tematem debatowaliśmy już kilkakrotnie. Kilka razy zmienialiśmy sugestie, jednak chciałabym już raz i ostatecznie poinformować, że nie ma na dzień dzisiejszy możliwości zmiany zastosowanej nawierzchni. Wspólnie na obradach komisji, na obradach sesji podjęliśmy decyzję, zresztą na spotkaniach indywidualnych, które się odbyły przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, zresztą na których pan Piotr Wiktorowski również był obecny i również wyraził taką aprobatę, podjęliśmy decyzję o zastosowaniu nawierzchni z kostki. Zresztą motywowaliśmy to tym, że będzie możliwość uspokojenia ruchu, będzie dostosowanie tej nawierzchni do nawierzchni, która jest zastosowana na terenie bliskiego w sąsiedztwie osiedla. Będzie wyglądało to estetycznie, będzie również korzystne przy ewentualnych naprawach, które miały być wykonywane. Temat został podjęty z wykonawcą. Wykonawca przekazał nam uwagi i kwestie, że rozmowy zostały podejmowane. Jednak tutaj w tym temacie uważam, że temat jest zamknięty. Dziękuję. Jeszcze w uzupełnieniu też mamy zapewnienie wykonawcy, że ta nawierzchnia będzie spełniała wszystkie wymogi, podobnie jak nawierzchnia asfaltowa. Także
proszę, pan radny Piotr Wiktorowski, ad vocem, myślę, tak? Tak, tak, dziękuję bardzo, ale tutaj dobrze, że chyba nie byłem sam, bo od początku pani radna Garbień i pan radny Zbrzyzny może powiedzieć, że było to nie tylko z mojej strony, ale z mieszkańców taka sugestia była i od samego początku był problem właśnie z tą nawierzchnią i ja zawsze byłem za tym asfaltem, to tylko tak dla sprostowania, ale ja jeszcze miałem jedno pytanie do pana burmistrza odnośnie tego sprawozdania, bo mówi pan o tych dużych takich właśnie problemach prawnych odnośnie tutaj budowlanego, inspektora nadzoru budowlanego, że takie jest prawo i nie można jakby go zmienić, tak samo jak zarówno z tym prawem konserwatorskim, bo to właściwie to jest od lat już i z tym prawem jest taki problem, więc ja mam taką propozycję, jeżeli teraz mamy na przykład panią poseł tutaj z naszego regionu i akurat jest z obozu, który rządzi w tej chwili, to czy nie można by udać się z taką prośbą, a pomogłoby to pewnie nie tylko naszym mieszkańcom, ale może i w Polsce, bo to prawo naprawdę konserwatora zabytków to jest straszne, wiemy, znamy go już od lat. A teraz wie pan, że tak szybko wszystkie zmiany w Sejmie się dzieją, to może wystarczy szybciutka jedna jakaś uchwała i prawo zmienić i już mamy problem rozwiązany. Dziękuję. Czy pan zastępca chciałby się odnieść tutaj do tego? Ja tylko dopowiem, jeżeli chodzi co o drogę, to tutaj mamy wiejską, krótką Jagiellońską z Kostki i tam jeździł cięższy sprzęt, jak się ludzie budują. Były ubytki, nie powiem, że nie było, tak? Ale tutaj wykonawca je naprawiał na bieżąco, jeżeli było gwarancyjnie zgłoszone. Tutaj teraz pan burmistrz i później pan radny. Jedno słowo, panie przewodniczący. Dziękuję, ale proszę tylko przyjechać na osiedle w Chemsku na ulicę Słoneczną dookoła, gdy nie jeździ w ogóle ciężki sprzęt i tam mamy kostkę położoną. Proszę tylko przyjechać i zobaczyć, co my mamy. Ja tam bywam niekiedy. Niekiedy bywam. Proszę, pan zastępca burmistrza. Ja ogromnie się cieszę, że nastąpiła tutaj zmiana u pana radnego i ja potwierdzam tak, że pan radny uwierzył poseł Iwonę Krawczyk i dużą sprawczość, przekażę, na pewno się ucieszy, tak jak i ja i tak, takie wystąpienie zrobimy, a jeszcze tak dla jakby uspokojenia powiem, że no zawsze jest jakiś przedstawiciel z terenu naszego, bo mieliśmy do niedawna panią minister i tutaj były o te zmiany w prawie, to było zapewnienie pana starosty, że on przygotuje tutaj oczywiście wspólny to będzie nasz wniosek dotyczący zmian w prawie, bo tak jak te ruiny czy dziury w drogach, one nie mają barw politycznych, czy taka jest, czy lewica, czy prawica i tak dalej, to tu się zgadzamy, że wszystkim nam zależy na tym samym. Także tak, oczywiście wykorzystamy wszystkie możliwe możliwości. Czy już nie działa? Dziękuję. Panie burmistrzu, wspomniał pan o spotkaniu z przedstawicielem. Co sesję słyszymy, że są jakieś rozmowy prowadzone, a przypomnę, że prawie rok czasu minął od momentu podjęcia uchwały o współpracy. Nic nie wiemy, nie mamy jakichś informacji. Bardzo bym chciał, żeby pan rozwinął ten temat, jakie są uzgodnienia, czy jakie deklaracje padają z jednej, jak i z drugiej strony. Tak, panie dyrektorze, łącznie na samym początku, patrzę na pana dyrektora Makasia, około 4 milionów złotych, już wydali sporo pieniędzy, bo też prowadzą zajęcia tutaj na terenie powiatu dla społeczności, bo chodzi o integrację tych uchodźców z Ukrainy. Oni zajmują się generalnie uchodźcami i pomocą osobom, które musiały przed wojną uciekać. I cały czas przygotowują ten projekt budowlany z firmą też japońską Takenaka, która im przedstawia kolejne kosztorysy, kolejne umowy i niestety no, te koszty nie maleją, a wzrastają i teraz oni przychodzą do nas, czy może być ten okrojony projekt, no oczywiście on może być tam okrojony, bo też jesteśmy tutaj nie jesteśmy nieugięci, ale też no, pewna baza, czyli typu elewacja musi być zrobiona, tak, toaleta i tak dalej. I tu oni się zastanawiają nad tym, czy dadzą radę po prostu zrealizować ten projekt.
Ja przypomnę tylko, że w trakcie rozmów lwią częścią tego było właśnie, że państwo zrobią mieszkania socjalne plus pomieszczenia na integrację. Takie rozmowy były prowadzone. No, jestem zaniepokojony tym, co pan mówi, bo teraz z tej wypowiedzi zrozumiałem, że firma Takanaka, tak? To jest firma japońska, która ma wykonywać... Właśnie, i ta firma ma wykonywać ewentualnie pracę przy tym budynku? Taka była nasza umowa, że przekażemy im obiekt z zastrzeżeniami, z akceptacją projektu. I nie będzie, i oni będą prowadzili prace budowlane. Oczywiście tutaj pod naszym nadzorem i przy tym zakresie, który my zaakceptujemy. I dlatego do tej pory no, nie zaakceptowaliśmy jeszcze, bo cały czas on się zmienia. My musimy wiedzieć, jak mamy przekazać obiekt, to musimy wiedzieć, co w nim będzie zrobione, no i musi być nasza akceptacja. I dlatego też jeszcze państwu nie pokazywaliśmy, bo no, nie są zakończone te prace. Oni od nas uzyskali pewną wiedzę, informację, czego my oczekujemy i czekamy na informację zwrotną, czy dadzą radę, czy nie dadzą rady. No, tego wymusić na nich nie mogę. To chciałem jeszcze się dowiedzieć, czy dalej osoby ze stowarzyszenia zamieszkują u nas na ośrodku sportowym w Mosirze, czy w hotelu? Jak to wygląda? Bo widzimy, że są obecni w społeczeństwie, tak? Wynajmują pomieszczenia na terenie stadionu. Płacą oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Elżbieta Chrapek. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie odnośnie tego światłowodu. Czy ten światłowód będzie pociągnięty aż do granicy z Czechami? Tak, to jest bardzo duża, szeroka inwestycja, tylko jeszcze tutaj nie chcę się za tą firmę, kiedy, jak, gdy będą bliżej tutaj tej realizacji, oni tylko przyszli, pokazali nam, że wygrali przetarg, taki nawet wstępny harmonogram, a gdy będą się zbliżali do tych realizacji, zresztą już tutaj w niektórych miejscach są i będą się kontaktować w przypadku problemów. Tych problemów na razie nie było, mając z naszej strony oczywiście zielone światło, tak jak i z państwa strony na pewno. Tak, no też. Pytam się dlatego, że tam ale akurat nie przydałoby się. Ale jaki harmonogram, kiedy, to jeszcze nie jest. Dziękuję bardzo za informację. Ale możemy... Przepraszam. Czy mieszkańcy będą mieli taką możliwość się podłączenia pod ten światłowód, więc czy znowu będzie tylko do jakiegoś tam określonego miejsca, nie? Czy już pójdzie to tam w tamtym kierunku? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brzyzny. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie wiceburmistrzu, ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Co z mieszkańcami ulicy Podhalańskiej, którzy są na ukończeniu budowy swoich domów i nie są podpięci pod sieć wodno-kanalizacyjną? Czy oni mają teraz na własny koszt sobie w Sanikomie uregulowywać te przyłącza? Bo tam jest ta sprawa tak nie bardzo wyjaśniona do końca. To już są indywidualne, ja panu nie odpowiem teraz co do każdego budynku. Uzgodnienia prowadzi w naszym imieniu spółka Sanikom. Tam trzeba się zwracać i uzyska. Tam oczywiście jest, też oni mają wiedzę o tej naszej planowanej inwestycji i z nami konsultują, ale gdy budują, no na pewno nie ma sensu dzisiaj wykonywać jakichś nerwowych ruchów, tylko wepną się już do tej świeżo nowo powstałej instalacji. Ale to już z operatorem naszym. To są szczegóły takie, panie Mariuszu. Proszę wysyłać do pana Marcina Warchoła. Dziękuję. Czy to są wszystkie pytania do sprawozdania? Także dziękuję za udzielone odpowiedzi. Ja tylko mam nadzieję, że ta firma Takanaka to nie będzie taka lipa. Wysoka Rado, zanim przejdziemy do punktu następnego, to są odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Zarządzam 10 minut przerwy.